Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Pacific Sun Lab. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić rodzinę reaktorów wapnia z serii Kalkfider Pro, produkowanych przez Pacific Sun. Opowiem Wam o tym, jak działają nasze reaktory wapnia, czym wyróżniają się na tle konkurencji oraz jak należy je właściwie przygotować do pracy, czyli podłączyć i skonfigurować. Serdecznie zapraszam do oglądania. Na początku zacznijmy od tego, czym jest reaktor wapnia i jak on w ogóle działa. Reaktor wapnia to urządzenie, którego zadaniem jest suplementacja akwarium w najważniejsze makroelementy, takie jak wapń, magnez oraz związki buforujące. Zazwyczaj zbudowany jest z jednej lub dwóch zamkniętych z obu stron kolumn wykonanych z akrylu bądź plastiku. Wewnątrz reaktora umieszcza się specjalne złoże, które pod wpływem kwaśnej wody zakwaszonej przez rozpuszczony w niej dwutlenek węgla powoli rozpuszcza się. Najważniejszym elementem każdego reaktora wapnia jest pompa dozująca, od której właściwej pracy, czyli stałej i niezmiennej w czasie, zależy stabilność parametrów wody w akwarium. Pompa dozująca pobiera wodę z akwarium, następnie dozuje ją do kolumny głównej reaktora, gdzie następuje wzbogacenie jej w rozpuszczone składniki mineralne, a skoncentrowany płyn oddawany jest z powrotem do akwarium. Odciek zawiera odpowiedni stosunek wapnia do magnezu, do zasadowości, co jest niezbędne do utrzymania właściwej równowagi jonowej wody w zbiorniku. W przeciwieństwie do systemów suplementacji, takiego jak system Ballinga, gdzie dozujemy oddzielnie płyny odpowiedzialne za twardość, wapń, magnez, ale także sole mineralne, prawidłowo działający reaktor wapnia powinien utrzymywać odpowiednią równowagę pomiędzy wapniem a zasadowością w dość długim okresie czasu. To jest główna i najważniejsza zaleta reaktora wapnia. Drugą jest niski koszt użytkowania, w szczególności w dużych akwariach jest on nieporównywalnie niższy niż suplementacja akwarium za pomocą dedykowanych płynów czy proszków. Kolejną zaletą reaktora wapnia jest to, że w trakcie rozpuszczania wkładu oprócz podstawowych mikro i makroelementów, o których wspomniałem wcześniej, a w szczególności gdy użyjemy naturalnego wkładu, jakim jest kruszony koral, do akwarium trafiają także inne ważne i niezbędne pierwiastki śladowe, takie jak potas, trąd i wiele innych wchłoniętych przez koralowce w trakcie ich wzrostu i budowy szkieletu. I tu jedna uwaga, reaktor wapnia nie służy do wyrównywania parametrów wody pomiędzy sobą, czyli jeśli macie na przykład w akwarium zbyt niski poziom wapnia, a właściwą twardość, to reaktor nie wyrówna ich między sobą. Reaktor służy do utrzymywania ich na właściwym poziomie. Dlatego też w momencie jego pierwszego uruchomienia stosunek wapnia do magnezu, do twardości musi być odpowiedni, gdyż reaktor będzie dostarczał do akwarium wszystkie związki proporcjonalnie. Jeśli na starcie reaktora parametry te nie będą właściwe, reaktor nie będzie w stanie wyrównać ich między sobą. Przejdźmy zatem do kwestii technicznych związanych z budową reaktora. Rodzina reaktorów wapnia Kalkfider AC Pro składa się z 5 modeli, przeznaczonych do różnej wielkości akwarium. W każdym zestawie, oprócz samego reaktora, znajdziecie także elementy takie wyposażenia jak kontroler z wbudowanym ekranem dotykowym oraz pompą dozującą wyposażoną w silnik krokowy. Sterownik dodatkowo posiada moduł Wi-Fi, który umożliwia podpięcie urządzenia do chmury, dzięki czemu możemy w wygodny i prosty sposób łatwo sterować reaktorem z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z każdego niemal miejsca na świecie. Możecie zdalnie sprawdzić wydajność reaktora, jego status, na przykład czy nie skończyła się butla z dwutlenkiem węgla oraz urządzenie po prostu włączyć czy wyłączyć, jak jest taka potrzeba. Dodatkowo współpraca z aplikacją w chmurze i naszym serwerem pozwala na podpięcie reaktora do Core 7 KH Lab. Core 7 KH Lab to stacja dozująca, w zasadzie mały komputer akwarystyczny, który za pomocą specjalnego modułu mierzy alkaliczność wody i w automatyczny sposób może sterować naszym reaktorem wapnia, utrzymując twardość w akwarium na zadanym przez użytkownika poziomie. Dodatkowo w zestawie znajdziecie elektrozawór sterujący przepływem CO2, kluczyk do demontażu czujnika optycznego oraz krótką ulotkę odsyłającą do naszej bardziej szczegółowej instrukcji umieszczonej na stronie. To, czego brakuje Wam do uruchomienia reaktora, to butla z dwutlenkiem węgla wyposażona w regulator ciśnienia oraz sam wkład do kolumny reaktora. Wszystkie pozostałe rzeczy i niezbędne elementy znajdują się w zestawie.
Te wszystkie jednak opcje i możliwości konfiguracji i rozbudowy urządzenia zaprezentuję nieco później w kolejnych odcinkach i pozwólcie, że teraz przedstawię Wam rodzinę reaktorów wapnia Kalkfeeder Pro. I tak najmniejszym modelem jest AC Mini Pro, przeznaczony do akwarii o pojemności około 600 litrów. Główna kolumna reakcyjna ma objętość około 6 litrów. Oczywiście należy pamiętać, że podana dla każdego modelu pojemność akwarium jest szacunkowa. Specyfikacja techniczna zakłada obsadę mieszaną, czyli koralowce miękkie, twarde, bezkręgowce. Jeśli posiadacie więc akwarium około 600 litrów, jednak z dużą ilością koralowców twardych, najlepszym rozwiązaniem będzie wybranie następnego, nieco większego modelu, czyli AC1 Pro. I wspomniane AC1 Pro przeznaczony jest do akwarium pojemności około 800-900 litrów, kolejno AC2 Pro do zbiorników około 1400-1500 litrów, AC3 Pro do około 2500 litrów, a AC4 do około 4000. Oczywiście w ofercie posiadamy również modele przeznaczone do użytku profesjonalnego, czyli na farmy koralowców lub duże systemy filtracyjne w sklepach akwarystycznych, czy też oceanariach lub akwariach publicznych. Co wyróżnia nasz reaktor od innych dostępnych na rynku? Przede wszystkim zastosowanie czujnika optycznego zamiast sondy pH. Zadaniem czujnika optycznego jest utrzymywanie w reaktorze właściwego poziomu dwutlenku węgla. Niepotrzebny jest więc żaden komputer wyposażony w sondę pH. Tą funkcję przejął czujnik optyczny współpracujący z kontrolerem, w obudowie którego znajduje się bardzo dokładna pompa dozująca. Jest to wysokiej jakości pompa dozująca typu heavy duty, przeznaczona do pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Pompa ma płynną regulację wydajności w zakresie od 50 do 7 litrów na godzinę, a regulację tą można dokonać bezpośrednio poprzez ekran dotykowy kontrolera lub za pośrednictwem aplikacji w chmurze działającej na telefonie, komputerze czy telewizorze z przeglądarką. Dzięki powyższym rozwiązaniom obsługa reaktora jest naprawdę bardzo prosta i sprowadzona została do absolutnego minimum. Nie jest wymagana żadna okresowa kalibracja, nie potrzeba wymieniać żadnych sond. Sterowanie ogranicza się do zwiększania lub zmniejszania prędkości odcieku z reaktora. Jeśli twardość na przykład w akwarium maleje, a sprawdzacie to za pomocą testów kropelkowych lub innych mierników fotometrycznych na przykład, to wystarczy podnieść o 1 stopień wydajność pompy. Jeśli twardość powoli rośnie ponad założony przez Was poziom 7,5 czy 8 stopni twardości niemieckiej, to należy o 1 stopień zmniejszyć wydajność pompy. W przypadku zaś, kiedy jesteście właścicielami urządzenia takiego jak Core 7 KH Lab, to wszystko będzie działo się automatycznie, a o właściwą twardość w akwarium zadba dozownik, dokonując niezbędnych obliczeń na podstawie zmierzonej przez niego twardości wody i sam przestawi wydajność pompy tak, aby była ona optymalna do aktualnej konsumpcji wapnia, magnezu oraz węglanów odpowiedzialnych za buforowanie wody. Przejdźmy zatem do budowy samego reaktora. Za obieg w kolumnie reaktora odpowiada pompa obiegowa firmy AquaBee. Jest to bardzo dobrej jakości pompa, produkowana w Niemczech. Z firmą AquaBee współpracujemy od wielu lat i możemy powiedzieć, że ich produkty są naprawdę wysokiej jakości. W górnej części pokrywy reaktora znajdują się przyłącza wężyków. Jedno to doprowadzenie dwutlenku węgla, a drugie to doprowadzenie wody świeżej z sampy. Do tego miejsca przyłączamy wężyk wychodzący z pompy dozującej. W dolnej części zaś reaktora znajduje się wyjście wody wzbogaconej, rozpuszczony w jego kolumnie wkład. I tu ważna uwaga, należy zawsze pamiętać, aby zarówno wężyk, którym wychodzi woda z reaktora, jak i ten podłączany jest na wejściu do pompy dozującej, zawsze znajdowały się poniżej lustra wody w sampie. W innym wypadku reaktor nie będzie prawidłowo przeprowadzał procesu odgazowywania, a jest to proces usuwania gazów obojętnych z kolumny reaktora, które powstały tam w wyniku rozpuszczania wkładu. W wyniku czego zajmą te gazy miejsce dwutlenku węgla i pH w kolumnie reaktora zacznie powoli rosnąć. Po wykonaniu właściwych połączeń możesz uruchomić reaktor. Aby wykonać to prawidłowo, należy postępować w następujący sposób. Upewnij się, że dwutlenek węgla jest podłączony i zawór na butli jest otwarty. Zawór elektromagnetyczny powinien być odłączony, a sterownik powinien być odłączony od zasilania. Główna pompa cyrkulacyjna powinna pracować, a w kolumnie reaktora nie powinno być powietrza. Podłącz zawór elektromagnetyczny do kontrolera Kalkfeeder i podłącz czujnik optyczny w odpowiednie miejsce na dole obudowy kontrolera.
Należy podłączyć zasilanie do kontrolera Kalkfeeder. Po wstępnym teście urządzenie w zasadzie jest gotowe do pracy. Jeśli w kolumnie reaktora nie ma dwutlenku węgla, lampka kontrolera widoczna na wyświetlaczu sterownika zacznie migać na czerwono, a po kilku sekundach zawór elektromagnetyczny otworzy się i zacznie dostarczać dwutlenek węgla do kolumny reaktora. Po kilku cyklach podawania dwutlenku węgla poziom powinien być odpowiedni, co będzie zasygnalizowane przez lampkę czujnika optycznego na wyświetlaczu LCD. Przejście z czerwonego na kolor zielony. Podczas pierwszych kilkunastu godzin pracy reaktora sterownik będzie podawał dwutlenek węgla i uruchamiał zawór elektromagnetyczny dość często, aż woda w kolumnie reaktora nasyci się wystarczająco gazem. Później rozruchy i zatrzymania zaworu będą znacznie rzadsze i będą zależeć tylko od ilości wody dostarczonej przez reaktor do systemu filtracji w akwarium. W pierwszych dniach pracy reaktora należy ustawić przepływ pompy dozującej kontrolera na około 100, maksimum 200 ml na godzinę, a następnie powoli zwiększać zgodnie z Twoimi potrzebami, potrzebami Twojego akwarium. Wbudowany w reaktor główny zawór sterujący pozwala na płynną zmianę prędkości przepływu przez złoże. Im drobniejsze złoże i im więcej jest go w kolumnie reaktora, tym bardziej otwarty powinien być ten zawór. Zawór pozwala także na drobne regulowanie pH w kolumnie reaktora. Ponownie, im bardziej otwarty zawór, tym większy jest ruch wody i dwutlenek węgla rozpuszcza się szybciej. Wolniejszy ruch, dwutlenek węgla rozpuszcza się wolniej, pH w kolumnie reaktora rośnie. Jeśli postępowałeś zgodnie z powyższymi wskazówkami, Twój reaktor gotowy jest do pracy. Wbudowany sterownik ekran dotykowy umożliwia szybkie sterowanie kontrolerem, które możliwe jest także, jak wspomniałem, za pomocą dedykowanej aplikacji. Na ekranie głównej widoczne są przyciski. 1. Zmniejszenia prędkości odcieku. Przycisk 2. Zwiększenia prędkości odcieku. 3. Zatrzymania pompy dozującej. Przycisk 4. Wejścia w menu kontrolera. Możemy także zobaczyć informacje o aktualnym trybie pracy. Pole numer 5 jest to tryb standalone on-off. Tryb standalone umożliwia pracę pompy z reaktorem innego producenta. Pole numer 5 jest to status czujnika optycznego. Zielony czujnik widzi CO2, czerwony widzi wodę. Pole numer 6 jest to status elektrozaworu. Zielony zawór otwarty, co będzie także potwierdzone czerwoną diodą na samym elektrozaworze. Dodatkowo, jeśli urządzenie podłączone jest w chmurze do Core 7 KH Lab, to na ekranie możemy zobaczyć szereg przydatnych informacji, takich jak aktualną twardość wody, pH wody w akwarium oraz jej temperaturę. Po wejściu w menu kontrolera w dziale ustawień widzimy następujące opcje. Reset device służy do resetu urządzenia, a także zapisu ustawień i wyjścia z menu. Degassing on off, czyli informacja, czy włączone jest wyłączone odgazowywanie reaktora. Degassing menu. Po wejściu w to menu możemy ustawić częstotliwość odgazowywania. Jeden raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu lub codziennie. Zalecamy ustawienie tego jako raz dziennie. Następne przyciski to włączenie i wyłączenie alarmu braku dwutlenku węgla, wyłączenie i wyłączenie pracy standalone, czyli pracy z reaktorem innego producenta. Ostatni przycisk to refill mode, służy do usunięcia resztek powietrza, gazu z kolumny reaktora. Jest to przydatne, gdy przy pierwszym uruchomieniu w kolumnie reaktora znajduje się jeszcze powietrze. Pompa będzie pracowała w odwrotnym kierunku, usuwając z kolumny reaktora resztki pozostałego gazu. Na dole menu można znaleźć informacje na temat wersji oprogramowania kontrolera, a także przypisany do urządzenia adres IP. Ta informacja jest dla nas przydatna m.in. podczas podłączania urządzenia do chmury sieci Wi-Fi. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek i chciałbyś się dowiedzieć nieco więcej na temat innych naszych produktów, możliwości, które oferują akwarystom, serdecznie zapraszamy do dania łapki w górę i zasubskrybowania naszego kanału i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję bardzo.